Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przed nami ciekawa postać. Jan Pietrzak, któremu wielką popularność przyniosł kabaret pod egidą, a w latach osiemdziesiątych jego piosenka była na ustach wszystkich. A sam pan Pietrzak stał się prawdziwym fenomenem. W ostatnich latach jest natomiast postacią dość kontrowersyjną. Dla jednych, jak wyczytałam, człowiekiem, który piastuje patriotyczne postawy. Dla innych przestał być kabaretowcem, a stał się bardzo w ostatnich latach popierającą władzę osobą. Jego wypowiedzi bywały tak kontrowersyjne, że musiały za nie przepraszać władze telewizji, w których prowadził program. Jak wyglądała więc droga do kariery Jana Pietrzaka? Co działo się z nim przez wszystkie lata? Jak wyglądało jego życie prywatne? Szczęście odnalazło boku trzeciej żony. Jak im się układa? Oraz co u niego słychać dzisiaj, zdradzę wam w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam do oglądania. Jan Stefan Pietrzak urodził się 26 kwietnia 1937 roku na warszawskim targówku jako syn Władysławy Majewskiej i Wacława Pietrzaka. Jego ojciec był robotnikiem i powojennym członkiem KPP. Podczas okupacji należał do Młota i Sierpa oraz w Związku Walki Wyzwoleńczej. Został aresztowany przez Niemców i przez dwa miesiące przetrzymywano go na Pawiaku, gdzie zmarł w październiku 1942 roku. A jego matka była łączniczką batalionów chłopskich, a od 1947 do 1952 roku posłanką na Sejm Ustawodawczy oraz działaczką SL i PZPR. Mama miała bardzo duży wpływ na dzieciństwo yy, pana Jana, oczywiście głównie dlatego, że wychowywała go właściwie sama. Gdy miał 11 lat, wysłała go do Korpusu Kadetów. Grał w zespole muzycznym, w szkole oficerskiej i śpiewał w chórze. Uczęszczał do szkoły radiotechnicznej i tam również realizował się muzycznie. Później służył w stacji radiolokacyjnej w pobliżu Zgorzelca, a kiedy już opuścił wojsko, zatrudnił się w warszawskich zakładach telewizyjnych i dostał się na studia socjologiczne. Kierunek skończył w 1968 roku. Zasilał wtedy szeregi młodzieży polskiej oraz PZPR. To m.in. z jego inicjatywy w tym okresie powstał studencki kabaret hybrydy. Kierował tam scenami kabaretową, dramatyczną i pantomimy, a od 1962 roku był także kierownikiem teatru Hybrydy. Stworzył ten teatr razem z Jonaszem Kowtą i Adamem Kreczmarem. Zaczynali tam na przykład Piotr Frączewski czy Stefan Friedman. Początkowo ich spektakle były zdecydowanie artystyczne. Dopiero później wdarła się do nich polityka, a dokładnie komentowanie tego, co działo się w kraju. Często naśmiewano się m.in. z politycznego bełkotu dziennika telewizyjnego. I właśnie to sprawiło, że kabaret w niedługim czasie jednak musiał zostać rozwiązany. Mówiono, że jego nastawienie do władz było wrogie. Ale nie ma tego złego, bo hybrydy jednak nie zniknęły całkowicie i po jakimś czasie powróciły jako kabaret pod egidą. Kabaret oficjalnie ruszył 10 lutego 1968 roku. To właśnie tutaj pan Jan. Wsławił się swoją satyrą polityczną. A w tym kabarecie wystartowało wiele innych talentów, jak Agnieszka Osiecka, Edyta Gepert, Piotr Frączewski, Ewa Błaszczyk, Janusz Gajos, Wojciech Przoniak czy Barbara Kraftówna. Kabaret ten istnieje do dzisiaj, ale nie ma swojego stałego miejsca, takiej swojej lokacji. Na co pan Jan się przez lata uskarża. Jednak pozostańmy na chwilę jeszcze w PRL-u, ponieważ właśnie wtedy kabaret pod Agidą miał największe znaczenie. Stanowił on tak zwaną opozycję dla władzy, można powiedzieć. Bardzo bliskie były mu idee solidarnościowe. A pieśń pana Jana, żeby Polska była Polską, stała się takim hymnem Solidarności w tamtym czasie. Za wykonanie piosenki podczas festiwalu w Opolu w 1981 roku pan Jan mał główną nagrodę, a kabaret pod egidą występował nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju. Ta piosenka podbiła także serca polonii amerykańskiej. Ale nastał 1982 rok i stan wojenny. I właśnie ten moment zastał. Członków kabaretu również w Stanach. To właśnie wtedy Frank Sinatra po angielsku śpiewał tę piosenkę. Członkowie kabaretu, również pan Jan, mogli zostać w Stanach. Nie wiadomo było, jak potoczą się sprawy w Polsce. Czy stan wojenny zakończy się tak, jak już dzisiaj to wiemy, czy jednak wybuchnie wojna, czy Polska będzie pod dużo większym wpływem radzieckim niż wcześniej to było. Tego nie było wiadomo. Zaproponowano więc członkom kabaretu, m.in. panu Janowi, obywatelstwo amerykańskie, ale on kategorycznie odrzucił tę propozycję. A na dodatek wracając do kraju sporo ryzykował, bo w związku ze swoją wcześniejszą działalnością był na u władz. Mógł zostać na przykład internowany, zamknięty pod innymi niby zarzutami. Nie było wiadomo, co się z nim stanie. Jednak kiedy powrócił, zwykli ludzie wynieśli go właściwie na piedestał. Stał się bohaterem i zresztą zasłużenie, bo była to wielka odwaga. Pietrzak świetnie sprawdził się w latach osiemdziesiątych. Trafił w to, co ludzie chcieli usłyszeć, mówił po latach Jerzy Kryszak o nim. I nie można zdecydowanie odmówić Panu Janowitego, że ma talent jest artystą, który ma na koncie takie piosenki jak między innymi dziewczyna z PRL-u, życie jest za krótkie. Napisał też gdzie ci mężczyźni, które mogliśmy wysłuchać w repertuarze Danutyrii. Na temat pierwszego małżeństwa pana Jana wiadomo niewiele. Z drugiego ma dzieci: Joannę i Mikołaja, a jego żoną była Elżbieta. Ale właśnie w okresie stanu wojennego to małżeństwo się rozpadło. To właśnie wtedy pan Jan poznał swoją trzecią żonę: Katarzynę, która jest od niego młodsza o 18 lat i z którą tworzy do dziś udane małżeństwo. Jednak oczywiście nie było łatwo w Polsce po powrocie. Pan Jan był infigilowany przez SB. A jeśli chodzi o twórczość kabaretu pod egidą, to oczywiście cenzura działała bardzo prężnie, często odrzucając m, wiele propozycji i repertuaru. To było nieustanne molestowanie. Cenzorzy mieli zarezerwowany na stałe stolik, a cenzura to była część SBC, tylko taka bardziej jawnie sformalizowana. Cenzorzy mieli też u nas stałe dyżury ale występy kabaretu obserwowali także tajni esbecy. Mówił o relacjach kabaretu z cenzorami. A w latach 70 pan Jan również pracował w Telewizji Polskiej na stanowisku kierownika w zakresie redagowania widowisk estradowych. Był także sekretarzem tygodnika Szpilki, ale również tam to, co pisał, było bardzo mocno poprawiane, z tego względu, że był po prostu artystą, który był nacenzurowanym. Być nacenzurowanym u cenzury, to już bardzo dobrze wiecie, co to znaczy, ale po po prostu był artystą twórcą, na którego cenzura miała zwracać szczególną uwagę. Mimo to otrzymał kilka odznaczeń dla zasłużonego działacza kultury. I krzyż zasługi. Natomiast po upadku komunizmu pan Jan odnalazł się bardzo dobrze. Organizował kabaretowe kursy śmiechoterapii, które cieszyły się bardzo dużą popularnością. Publikował na łamach tygodników Solidarność, Dziennik Polski i Gazeta Polska. Ale już wtedy jego poglądy były kontrowersyjne, ponieważ na przykład opowiadał się za karą śmierci, a nawet wystartował w wyborach prezydenckich w 1995 roku. Bez powodzenia. Później podobnie skończył się jego startu do parlamentu. Jako kandydat na prezydenta zajął dziesiąte miejsce, zdobywając niewiele ponad 1% głosu. Moja kandydatura była trochę z rozpaczy, ale też z ciekawości zawodowej. Całe życie zajmuję się i mówię o polityce, więc była to też dla mnie okazja do sprawdzenia, jak to działa z drugiej strony i czy będę mógł wytrzymać miesiąc kampanii wyborczej bez żartowania. Natomiast polityka jest w życiu pana Jana bardzo mocno obecna również dzisiaj. W 2005 roku poparł Lecha Kaczyńskiego w drodze do jego prezydentury. Później poparł także partię, z której wywodził się ten kandydat, czyli prawo i sprawiedliwość. W 2010 roku popierał także Jarosława Kaczyńskiego, który kandydował na prezydenta. A potem niezmiennie pozostał wierny swoim poglądom, popierając także za każdym razem Andrzeja Dudę. I faktycznie od jakiegoś czasu jest bardzo zaangażowany politycznie. Byłem głęboko przekonany, że Polska jednak będzie wolna i miałem rację z tym mankamentem, że dla mnie miejsca nie ma, jak w ostatniej zwrotce muru Wjacka Kaczmarskiego, kiedy po obaleniu murów śpiewak został sam. Pieśni, żeby Polska była Polską, śpiewałem od 1976 roku. Była formalnym, całkowicie spontanicznym hymnem Solidarności. Wszyscy ją śpiewali. Dopiero po stanie wojennym zaczęto robić podchody, żeby ją wycofać. Bo podobno jest nacjonalistyczna. Zaczął się na mnie hejt inspirowany przez Moskiewską Prawdę oraz jej przedstawicieli w Polsce. Tępią mnie za to do dziś, choć ustrój się zmienił. Do dziś pod egidą nie ma stałej siedziby, nie ma dla mnie miejsca w Warszawie, moim rodzinnym mieście, mówił An Pietrzak. Jak słyszycie, mocno rozgoryczony całą sytuacją. I do tego wątku jeszcze wrócimy. Natomiast teraz mały przerywnik z życia prywatnego. Otóż pan Jan od 40 lat tworzył dane małżeństwa, jak już wam wcześniej powiedziałam. Doczekali się trójki wspólnych synów z panią Katarzyną: Jacka, Jakuba i Stanisława. Małżeństwo przekonuje, że mogą zawsze na sobie polegać i pani Katarzyna nawet bardzo dobitnie to udowodniła. Kiedy jej mąż miał zawał serca, ta podała mu nitroglicerynę, właściwie ratując mu życie. A pan Jan docenia swoją żonę, ponieważ przekonuje, że być może gdyby była inna, mniej cierpliwa, mniej poświęcająca się domowi i sprawom rodzinnym, to to małżeństwo by nie przetrwało, ponieważ pan Jan jest bardzo zajętą osobą. A w czasie największej popularności jego praca wiązała się z częstymi nieobecnościami, długimi wyjazdami. Dlatego właśnie pan Jan często publicznie swoją żonę bardzo docenia. W ostatnim czasie często można go oglądać w telewizji publicznej. Prowadził w TVP Historia swoje programy, w TVP1 pojawiał się w ramach programu Kabaretowa Alternatywa. Telewizja Republika znalazła miejsce na jego program satyryczny Wolne Żarty. Jest publicystą tygodnika w sieci i youtuberem Jego książka Śmiech i złość ukazała się w 2015 roku, a autorski program Szafy Pietrzaka pojawił się na antenie TVP Warszawa. Natomiast program Półwieku Kabaretu pod egidą na antenie telewizyjnej Jedynki. Natomiast, przez to, że pan Jan opowiedział się tak mocno po jednej stronie politycznej barykady, często jest mocno krytykowany. Doczekał się sporego grona oponentów, którzy przekonują, że prawdziwy kabareciarz powinien śmiać się porówno ze wszystkich, a głównie z tych, którzy dostarczają nam ku temu powody. I oczywiście szanuję i rozumiem, że pan Jan uważa, że wszelkie opozycyjne w ostatnim czasie nurty były dla niego bardziej śmieszne, to jednak specjaliści zaznaczali, że jeżeli już władza zrobiła coś gorszego, to pan Jan jakby tego nie zauważył. Takie były wobec niego zarzuty, a on sam odpowiadał na nie w ten sposób. W swojej biografii na stronie: Dorobił się potężnych oponentów, nieułatwiających mu życia. Tak już bywa, że prawdziwy satyryk płaci wysoką cenę za odwagę żartowania z nadętych wielkości. Ale od siebie dodam, że jedno to jest się śmiać, a drugie to jest kogoś obrażać w taki sposób bardzo dobitny. I jeżeli chodzi o wypowiedzi pana Jana, one często były przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji brane pod lupę, a za niektóre musiał przepraszać. Jak na przykład, zacytuję, wynajętą ździrę ze szlamem w głowie jak nazwał kandydatkę Platformy Obywatelskiej Klaudię Jachirę w programie Michała Rachonia. Wtedy nawet władze TVP nawoływały go do przeprosin i potępiały taki styl wypowiedzi, określając jednak przy tym wielki patriotyzm pana Jana. Mimo wszystko telewizja polska bardzo wspiera działalność pana Pietrzaka, on również wspiera telewizję polską. Odbył się m.in. jego benefic już w 2017 roku, a później kolejny z okazji 60-lecia, a prowadząca program Katarzyna Cichopek nazwała go stańczykiem narodu. Również później w studio Lutosławskiego w Warszawie odbył się do 85 lat przeleciało przez ciało z okazji jego 85. urodzin. List do uczestników uroczystości skierował nawet prezydent Andrzej Duda. Dzieje polskiego ducha, wolności na przestrzeni minionych 60 lat, to długa opowieść, ale nie sposób jej opowiedzieć bez wzmianki o Janie Pietrzaku, autorze pieśni, żeby Polska była Polską, nieformalnego hymnu Solidarności i opozycji demokratycznej. O aktorze estradowym i filmowym, satyryku i publicyście, który występując z krytyką możnych tego świata, zawsze mówi to, co myśli i co czuje, bez względu na możliwe tego konsekwencje, mówił prezydent. I czy tak trzeba postępować? Oczywiście, że trzeba. Każdy z nas, czy to z prawa, czy z lewa, czy ma zupełnie y, gdzieś politykę, czy polityka jest jego życiem, jak w przypadku pana Jana. Ma prawo prezentować swoje poglądy jak najbardziej i to na różnych antenach, nie tak jak jest teraz, że się wielce podzieliliśmy. Uważam, że wcale nie jest to dobre ogólnie. Nienawidzę podziałów, więc uważam, że jest to słabe. Ale zawsze to podkreślam, i kto mnie ogląda na stałe, ten wie, że zawsze mówię, że krytykować kogoś można naprawdę na różne sposoby i bez obrażania, bez wyzywania. A tutaj jednak u pana Jana często, niestety, taki język się pojawia. To powinno być do poprawy. Czy wtedy byłby tak krytykowany? Uważam, że nie bardzo, chociaż dzisiaj, niestety, bardzo brudne są rozgrywki wszystkich, którzy tak oficjalnie się po jakiejś stronie sceny politycznej opowiadają i uważam, że to też jest naprawdę słabe. Buduje w nas bardzo duże podziały. Jeżeli oglądacie mój kanał, to też bardzo dobrze wiecie, że ja, niezależnie od tego, czy ktoś jest z prawa, z lewa, ze środka, czy w ogóle, właśnie znikąd, to ja opowiadam o tej osobie z należytym szacunkiem za dokonania, o których jestem. Mowa. I dzisiaj właśnie tak samo postanawiam, aczkolwiek nie byłabym w zgodzie ze sobą, gdybym nie podkreśliła, że jednak tych obrazoburczych opinii. Nie popieram. Bo mówić to się myśli naprawdę trzeba, ale kulturalnie i wtedy może nie trzeba aż tak bardzo obawiać się konsekwencji. A jeszcze jedna książka Jana Pietrzaka, o której wam chcę powiedzieć, to ja go baliłem Komunę, która opisuje okres powstania kabaretu Hybrydy przez egidę do 1989 roku. Jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, to wam polecam. Ale na podsumowanie tego wszystkiego, mm, co tutaj dzisiaj padło dla wszystkich zwolenników pana Jana i dla oponentów wiersz Władza, który pochodzi z 1981 roku, a którego autorem jest pan Jan Pietrzak. Cokolwiek można o władzy sądzić, pewnie że lubi sobie porządzić. Na każdy temat chce wydać przepis, bo ona wszystko wie jak najlepiej, a każdy przepis, choćby najprostszy, to jest kawałek czyjejś wolności. Lecz to dla władzy argument marny. Wolność jest słowem niepopularnym. Powie, co chce, przez telewizor i niech ją wszyscy w dupę ugryzą. A kto chce z prawa głosu skorzystać, znaczy, że warchoł i anarchista. Jedną niewinną słabość ma jednak władza. Koniecznie, władza usilnie chce być kochaną. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne moje odcinki i jak zawsze zachęcam was do komentowania. Mam nadzieję, że spotkamy się tam. I tak, jak powiedziałam w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że te komentarze będą wyważone. A ponieważ tak wierszem zakończyłam od pana Jana, to od siebie też dodam, że czy chcecie chwalić, czy chcecie krytykować, ważne by nikogo przy tym nie poturbować. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.